Bataszewskie inwestycje. Witam Was tutaj, cześć i trzymam się nóż. I zapraszam Was już teraz na kolejny materiał z warszawskich inwestycji. Jak widzicie, znajdujemy się nad Placem Powstańców Warszawy. I to nietypowe, bo rzadko pokazują ostatnio inwestycje, które znajdują się w Śródmieściu. Co warto podkreślić, to jest to inwestycja, która faktycznie powstaje dla Warszawy. I oczywiście tutaj mamy elementy warszawskie, bo powstaje faktycznie pod placem Powstańców Warszawy. Jednakże, co warto podkreślić, to jest to, iż przez 36 lat ten obiekt nie będzie we władzach miasta, tylko i wyłącznie przez inwestora, który aktualnie to buduje. Ale może trochę więcej konkretów co do samego miejsca. O ile, tak jak widzicie, tutaj oczywiście jakieś ograniczenia w ruchu są, ale to są minimalne, jakieś mniejsze parki. Cały park, który w tymże miejscu aktualnie się znajduje, jest aktualnie przenoszony. Obiekty, które tutaj się nadają się do użytku, będą w innych miejscach. A jeżeli chodzi o same drzewa, są aktualnie przesadzone na Jagiellońską. Jeżeli chodzi o sam plac, to możecie zobaczyć tutaj trochę utrudnień, lekkie zwężenia w drogach. No i oczywiście później będą faktycznie większe problemy, no bo jednak to jest parking, który powstaje na 4 kondygnacje na poziom no minus 4 de facto. Co warto podkreślić, jest to inwestycja w bardzo bliskim kontakcie z drugą linią metra. Obok się znajduje wentylatornia szlakowa, jak i również wyjście ewakuacyjne. A jeszcze w niedalekiej tym miejscu mamy plac pięciu rogów, który tutaj możecie zobaczyć. Sam plac pięciu rogów już w miarę się przyjął, jeżeli chodzi o część Warszawy. Napiszcie mi w komentarzach, czy korzystaliście, czy już widzieliście, jak to wygląda ten betonowy plac z paroma drzewkami. Ja nagrywam od nim inwestycje, nie zrobiłem jeszcze podsumowania, bo nie ma ostatniego detalu, czyli wielkiego jaja, który wydaje dźwięki, ale jak ZDM na razie poinformował, jeszcze na razie nie będziemy mogli go zobaczyć w najbliższym czasie. Jeżeli chodzi o sam plac Powstańców Warszawy i plac pięciu rogów, łączy te dwa miejsca, pomijając to, że są w Śródmieściu, to iż przez obydwa te miejsca jeździ jedna linia autobusowa. Normalnie, bo oczywiście tam, jeżeli są jakieś objazdy przez zamknięcie Nowego Światu czy Krakowskiego Przedmieścia, no to wiadomo, tutaj oczywiście ruch możecie zwiększyć lub zmniejszyć w zależności od puszczenia objazdów. Natomiast sam parking powstaje na 420 miejsc postojowych. Realizacja tego tak dużej inwestycji w centrum miasta nie pozostaje bez wpływu na najbliższe otoczenie. Konieczna jest zmiana lokalizacji drzew kolidujących z placami budowlanymi. Dlatego 24 lipy srebrzyste z centralnej części placu zostaną przeniesione na Pragę Północ. Wykonawca posadzi je w pasie drogowym na ulicy Jagiellońskiej w okolicy warszawskiego ZOO, na odcinku między Rondem Starzyńskiego a ulicą Szaleństwów. Prace związane ze zmianą lokalizacji już trwają, no i tak jeżeli chodzi o te drzewkę. Natomiast jeżeli chodzi o faktyczny nowy parking, no to nowy parking w formule koncesji, która jest rodzajem partnerstwa publiczno-prywatnego, to jest spółka Immo Park Warszawa, należąca do Mosto. No tutaj możecie sobie tak poczytać mniej więcej w internecie. Natomiast w całości sfinansuje koszt budowy tej inwestycji, szacowany na około 85 milionów polskiego golda, i będzie eksploatować parking przez 36 lat. Czyli, tak jak mówiłem, całkiem długo. A tu jedyna zmiana, która faktycznie jest dosyć odczuwana, to jest zmiana lokalizacji przystanku. Tutaj został przeniesiony, jak widzicie, w tymże miejscu. Natomiast 36 lat to dosyć długo. Można by stwierdzić, że właściwie po tych 36 latach jakiekolwiek stawki za miejsca parkingowe i zapotrzebowania miasta mogą się całkowicie zmienić. No ale tak to wygląda. Jest to oczywiście na plus, jeżeli chodzi o same władze miasta, no bo parking miał być wybudowany i jest wybudowany. Czy miasto na to nimi zarabia? No nie zarabia. Chociaż de facto zarabia, bo parking miał być, więc jest. Więc nowe miejsce dla samochodów będą. Oczywiście po tych 36 latach sam parking przejdzie w władze miasta. No i tak, sama jego realizacja rozpoczęła się już w tym momencie i będzie trwać na przełom 24-25. Będzie wyposażony m.in. w ładowarki dla samochodów elektrycznych, a także ogólnodostępną toaletę. Ciekawe, czy darmową. Na powierzchni placu będzie zamontowane stojaki rowerowe. Ceny za parkowanie będą ustalone przez koncesjonariusza, czyli mogą być zawrotne, niedrogie. Jednak w swojej ofercie musi ona posiadać abonament dla okolicznych mieszkańców. I powiem Wam, że ta informacja dla okolicznych mieszkańców bardzo dużo zmienia, jeżeli chodzi o sam plac i sam parking, bo dzięki temu faktycznie ten parking może pełnić rolę parkingu dla mieszkańców Warszawy, a jednak to jest chyba najważniejsza funkcja, jeżeli chodzi o tego typu miejsca, bo bądźmy pod uwagę, kto do centrum Warszawy musi dojechać samochodem? Albo chce. Osoby, które mają duże kompleksy i muszą jeździć samochodami, ewentualnie faktycznie muszą przemieszczać się, bo mają jakieś większe problemy lub większy bagaż,
No i osoby, które faktycznie tutaj mieszkają. Czasami muszą sobie pojechać gdzieś samochodem, bo daleko, komunikacja miejska albo się jedzie długo, albo się faktycznie nie dojedzie. Dlatego tego typu parkingi w centrach miast powinny być normalnością, a nie tak jak w Warszawie, że jest ich całkiem mało. Budowa obiektu to jedna z inwestycji realizowanych w ramach oczywiście Centrum Warszawy, realizowanych tam w ramach planu wyborczego prezydenta. Także tutaj więcej już wam nie będę tego czytać. Co warto podkreślić, jak widzicie, na razie dużych utrudnień nie ma, ale tak jak powiedziałem, 4 kondygnacje na poziom minus 4 to się wiąże z bardzo głębokim wykopem. Są bliskie sąsiedztwo, tak jak powiedziałem wcześniej, drugiej linii metra. Na pewno nie ułatwi tej całej sytuacji, bo metro to będzie na podobnej głębokości w tymże miejscu, co oznacza tylko i wyłącznie to, iż utrzymanie tutaj ruchu całkowicie w dwóch kierunkach dla samochodów właściwie według mnie raczej graniczy z cudem. Aktualnie jest usuwane wszystko, co się znajdowało w miejscu starego placu. Natomiast po budowie całego nowego obiektu, to nie będzie tak, że tutaj wiecie, już skończy się parking i będzie tylko i wyłącznie parking, jakieś nowe drzewka, ewentualnie stajki dowodowe na górze. Oczywiście to wszystko łączy się w jedną większą całość, a mianowicie w tymże miejscu powstanie nowy plac Powstańców Warszawy, który będzie pierwszym etapem rewitalizacji tego miejsca. Dokładnie informacji na temat tego, jak to będzie wyglądać, jeszcze nie mamy. Oczywiście dawkują nam informacje, możemy się domyślać, mnóstwo zieleni, więcej drzewek, może mniej betonowych niż takich, które mamy na placu 5 Rogów i najprawdopodobniej jakieś lepsze tutaj drogi rowerowe może by też się przydały. Teraz tutaj na koniec jeszcze wam pokażę Świętokrzysko, żebyście mogli sobie zobaczyć, jak mniej więcej wygląda ta inwestycja i jak ona się faktycznie znajduje w centrum Warszawy, bo to jest bardzo blisko, pomiędzy jedną a drugą stacją metra Świętokrzyska i Nowy Świat Uniwersytet, którą tutaj widzimy, czyli stację C12. Także całkiem ciekawie. Co mogę powiedzieć jeszcze na sam koniec, to jest to, iż zapraszam was bardzo serdecznie, abyście wchodzili na mojego Discorda, który jest w opisie, jak i również dołączali do koła miłośników metra, które organizuje co jakiś czas zwiedzania różnych stacji metra i nie będę ukrywać, że w tej okolicy możliwe, że niedługo jakieś zwiedzanie jakichś obiektów, jakichś stacji, jakichś tuneli. No, na razie nie powiem dokładnie szczegółów, ale możecie się tego spodziewać najprawdopodobniej już w nowym roku. Ale oczywiście zapraszam do dołączenia, dużo ciekawych miejsc, jak i również już bezpośrednio w grudniu zwiedzenia różnych stacji metra. To by było na tyle z tego materiału. Jeśli taki film wam się podobał, to zostawcie łapkę w górę. Jeśli chcecie zobaczyć więcej takich materiałów, kliknijcie subskrybuj i ten dziwny dzwoneczek. I do zobaczenia wkrótce w kolejnych materiałach na moim kanale. Co mogę powiedzieć o samej Świętokrzyskiej, to iż pasy dowodowe tutaj pojawiły się jako jedna z pierwszych tego typu inwestycji w Warszawie. Bardzo się dobrze przyjęła, jednakże drogi dowodowe tutaj są za wąskie i korki, jakie tutaj powstają i problemy z wymijaniem niektórych rowerzystów są właściwie nie do pokazania dla osób, które faktycznie nie korzystają z tej infrastruktury. To było na tyle i do zobaczenia wkrótce w kolejnych materiałach na moim kanale, najprawdopodobniej w mniejsza z tym w sobotę. Do zobaczenia. Cześć!